emptied out my soul. You've heard it all before, honest, but I know. Left these years ago, I was young and I'm old. Still care for the void. We don't need the past in our lives for tomorrow. Never see the end of the night through sorrow. What do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done, what do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done, what do we do to love? To love, what do we do to love? What do we do to love when everything's said and done? Wychodzimy właśnie na plażę. Dzisiaj przepiękna pogoda. Po wczorajszym zachmurzeniu wyszło słoneczko, jest ciepło, bo ja już byłam, wynosiłam suszarkę, ręczniki do suszenia, skarpetki musiałam przeprać, opowiadałam wam historię skarpetek, więc musiałam skarpetki przeprać. Ja mam na sobie strój z tamtego roku, z River Island, miałam kupować dwuczęściowy strój, ale stwierdziłam, że nie wiem, czy będzie pogoda, jak nam się tutaj wszystko poukłada, czy będzie plażing, smażing, czy nie będzie, ale w końcu nie kupiłam. Wczoraj chciałam kupić tutaj na miejscu, mają namioty Diversa, bo w Diversie strój mi się podobał, ale nie było mojego rozmiaru, to znaczy był rozmiar góry, ale nie było dołu, więc no niestety lipa. W każdym razie tak, strój mam z tamtego roku jednoczęściowy z River Island, on tak fajnie mnie opala tutaj, bo to są takie wycięcia i ja wtedy jak ten strój już po plażingu ściągam, to słuchajcie, tutaj jest różnica w opaleniźnie. Do tego mam shorty z Sinseya i narzutkę, którą kupiłam w tym roku w Reserve, kosztowała 99 zł. Miałam białą narzutkę, ale jakoś tak za bardzo mi się gryzła z tym strojem, nie podobało mi się połączenie, mimo że biel z czernią to takie połączenie dość ładne, jeżeli chodzi o kolory, ale jednak stwierdziłam, że ta czarna jakoś fajnie mi pasuje do tego stroju. Ten strój jest taki ażurkowy, ta narzutka również, więc tak się prezentujemy. Tu gdzieś młoda biega, czesze włosy, w ogóle słuchajcie, jakby szła na wystawę. Ubieraj klapki i wychodzimy. Jula już przygotowana, czeka na nas. Bardzo lubię tą sukienkę, ale jakby była bardziej wcześniejsza, żeby było widać moje... Kształty. Ty kształtów nie masz, sukienka jest super. Mam! Po plażingu wykąpane, ogarnięte, wychodzą coś zjeść. I słuchajcie, jest dyskusja, zastanawiamy się, co dzisiaj będziemy szamać. Dziewczyny mają ochotę na powtórkę z wczoraj, czyli burgery, które one są na Morskiej takie ulicy. Dobre. To były te, one takie soczyste były i ta taka kapusta i ten sosik w środku. Faktycznie mega, były dobre, tak. A tutaj też są hamburgery, ale to taki bardziej bistro, fast food. Bistro, pizza. Co? Ja wczoraj jadłam pizzę, dzisiaj nie wiem, sama na co mam ochotę. Kurde, może takiego burgera jakiego? No, on przepyszny jest. No nie wiem, zobaczymy, zastanowimy się. To nie jest taki rozmiar jak hot stuff, że nie dokończymy. I to nie jest za mały, to jest taki perfekcyjny. Tak, idealny, żeby... Tak, myślałam, że mamy się zsunąć, że rower jedzie. Taki idealny slajd, żeby Weronika zjadła całego burgera, włącznie z frytkami. I wypiła jeszcze filiżankę ciepłej herbaty, bo wczoraj była herbata. Dzisiaj jest za ciepło na herbatę. Ale wczoraj takiej pogody nie było. O, słuchajcie, jaki przypał, co odwaliłam przed chwilą. Mówię do Weronisi, daj mi aparat, bo ja do swojej torebeczki nie zmieszczę za wiele, więc ona nosi aparat, ponieważ dzisiaj ja nagrywam. I słuchajcie, mówię do Weroniki, tak, co się stało z tym obiektywem? Patrzę w ten podgląd, my jesteśmy takie ciemne, zaczyna nam tu kręcić, coś przestawiać.
Dopiero zdjęłam okulary i doszłam do wniosku, no faktycznie masz okulary przeciwsłoneczne i dlatego jesteś ciemna. Gdzie idziemy? Jula. Pamiętasz nazwę restauracji? Nie. Trzy razy albo cztery było powtarzane, ale dobra. Ma prawo nas z głowy wypaść. One się nie skupiają na takich rzeczach przyziemnych jak jedzenie. Nie! Idziemy do Akupu. To jest restauracja. Oj, chyba wózeczkę zaciągnęłam. To jest restauracja, które byliśmy w tamtym roku. Mają dobre jedzenie. W tamtym roku było naprawdę dobre, smakowało nam. Więc zabieramy tam Julę, bo my z Weroniką już jadłyśmy. I wcześniej jeszcze musimy zgarnąć oliwkę i z oliwką pójdziemy najpierw coś zjeść, a potem pójdziemy z nią na ulicę sportową, bo tam jest stoisko z kamerdolcami. Tak, taki plan jest na teraz, a później to się wszystko będzie rodzić, bo nie wiem, co będziemy robić. Była u nas Oliwia, przed chwilą ją odprowadziliśmy, ja tutaj ogarniałam kuchnię i tak się zastanawiam, co to jest za niebieska dioda? I przycisnęłam, tadaaa! LEDy w kuchni, niezłe, ale fajne, jaki ekstra pomysł. O, super. Ale dobra, już nie będziemy świecić. Do jutra. When everything's said and done.